Jest autorem znanego wszystkim muralu Pięć Słów w Pińczowie. Na swoim koncie ma dziesiątki, a nawet setki prac. Cały czas tworzenie jest jego wielką pasją, a jak sam mówi, dobrą zajawką. Magister Mors Mariusz Brodowski jest gościem cyklu Kulturalny Gość PSCK. Magister Mors, Mariusz, po raz kolejny w Pińczowie. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale dokładnie mija 10 lat od twojej pierwszej pińczowskiej inicjatywy. A, nie wiedziałem. Mural Pięć Słów, tak, pamiętny, do dziś przetrwał, może już trochę podniszczony, ale nie zniszczony. Ale po drodze mieliśmy różnego rodzaju warsztaty. Miałeś wystawę w Muzeum Regionalnym. Mural Sunrise, jeden z ostatnich naszych wspólnych projektów. A dziś warsztaty, które w nietypowy sposób odnoszą się do języka ojczystego. Zresztą ta promocja języka ojczystego też jest ci bliska. Tak, jest mi bliska. W 2015 roku całkiem przypadkiem stworzyłem projekt poprawnej polszczyzny. Po prostu zaczęło się to od pisania na ścianie słowa wziąć. I to spodobało się moim widzom, spodobało się mi i poleciało. Jak widać, po 8 latach jest kontynuacja jakiegoś tego zalążka, który w 2015 roku powstał i tworzyliśmy dzisiaj wspólnie warsztaty, nie? Lubisz wracać do tych miejsc, w których już raz byłeś? No chyba tak, no bo jestem tu. Pińczów to jest taki, no to jest taka połówka moja druga, nie? Jakby moja żona, te korzenie tutaj pińczowskie są od mojej strony, od żony, mojej strony, od strony żony. Więc wiesz, to jest taka połówka mojego życia, nie? Przyjeżdżam tutaj nie tylko do pracy, ale przyjeżdżam tu na fajny czas, nie? I fajnych ludzi. I dziękuję właśnie za to zaproszenie, że tu mogę być, bo ja tak nie czuję, że przyjechałem do tej pracy, tylko przyjechałem tu fajnie spędzić czas, stworzyć coś z ludźmi z Pińczowa, z młodymi i z ciut starszymi. Także przyjeżdżam tutaj fajnie spędzić czas i zostawić coś po sobie. Fajnie, a powiedz mi, czy wracając do tych miejsc, tak jak do Pińczowa, czy odwiedzasz te miejscówki, w których coś tworzyłeś i gdy stoisz przed tą ścianą, co sobie myślisz? Czy coś bym tu poprawił, zmienił, czy po prostu przyglądasz się i myślisz, że to był właśnie fajny czas? Wiesz co, jak wjeżdżaliśmy właśnie dzisiaj od Brzeska, pierwsze od co, Buzka. Przepraszam, od Buzka. Pierwsze co, pojawia się duży mój mural z Danielami. I dzisiaj jadę z moimi dziećmi, pokazuję im, jak ja to tworzyłem, to córeczki jeszcze nie było na świecie, syn już był malutki i no taka retrospekcja, wiesz, to wszystko tak mi się mieli. A zaraz tutaj wiewiórka, którą też malowaliśmy też bardzo dawno. Z Sylwią. I, tak, tak, którą serdecznie pozdrawiam. Wiesz co, no to są wspomnienia, wracasz do tej chwili, co się wtedy działo, tam ludzie byli, ciocia Ania gotowała, przywoziła jedzenie smaczne, te wszystkie, to coś pięknego. Wiesz co, czy bym chciał coś zmienić? To jest tak, że jeśli patrzysz na obraz, to raczej, kurczę, jak ja to zrobiłem, jak ja to pomalowałem, że jakby nie, po co zmieniać, wiesz, dla mnie zawsze ważny jest ten moment tworzenia, efekt jest drugorzędny, jakoś, nie wiem, i tak moje murale, obrazy mi się nie podobają, więc to nie ma znaczenia, wiesz. Jak to ci się nie podobają? Nie, nie podobają się, w większości nie. Ja lubię ten moment malowania, lubię malować. Lubię być pod tą ścianą, spędzać ten czas, rozmowy z ludźmi, to co się wydarza, a wydarza się bardzo często, bardzo dużo. Ja maluję głównie właśnie w przestrzeni publicznej, więc jakby każdy mural to jest przygoda. Najfajniejsze jest to, kiedy maluję z moją żoną, bo wtedy mam najlepsze przygody. Przynoszą nam ludzie obiady, kawę, dostajemy jakieś prezenty i w ogóle jest dużo uśmiechu i wtedy moja żona mówi, ale ty masz fajnie. A jak ja sam maluję, to są złe tylko historie. No w zasadzie trochę wyprzedziłeś moje kolejne pytanie. Czym właśnie dla ciebie jest graffiti? Bo to jest no, jedna z najpopularniejszych sztuk street artu, obecna już w naszej przestrzeni publicznej lata, ma swoje wzorce i tak dalej, ale
dla Ciebie, tak osobiście, co to znaczy? Wiesz co, to jest tak mocno jakby zarażone w moim sercu, we mnie, że jakby teraz, no to jest wiele, wiele tych emocji, wiele, kurczę, to jest takie uzależnienie, to jest pasja, to jest jakaś nerwówka, nie wiem jak to określić, brakuje tego, jak nie maluję, to brakuje, jak jest za dużo, to też nie jest dobrze. Muszę to robić, bo jak tego nie robię, to jest źle. Bardzo to lubię robić. Nie wiem, czym jest dla mnie graffiti, czym jest malarstwo. A czy to już jest ten moment, że przeszedłeś od tej swojej zajawki takiej, na pewno tego zachwytu, tych pierwszych właśnie fajnych prac, gdzie wszyscy pewnie to obserwowali i mówili, wow, jakie fajne, do sposobu już na życie? Wiesz co, jak nie ma tej zajawki, o której mówisz, no to wtedy się źle maluje. Mhm. Mam tą zajawkę właśnie czasami. Najczęściej jak jadę na serial na węgierską, czyli to jest mój cykl, który maluję od 2017 roku, na jednej ścianie co jakiś czas po prostu tworzę nowy mural. Mhm. I tam jak jadę, to czuję ogromną satysfakcję. Nie wiem jak to określić, jakiś taki... Tak trywialnie powiem, taka właśnie zajawka, taki podjar, podniecenie. I po prostu tam maluję. I w momencie, kiedy tam maluję, to ja już myślę o tym, jak to zamaluję, że zrobię kolejny, nie? Bo tam na tym polega, że zamalowuję poprzedni i tworzę nowy mural. Więc jakby trudne jest pytanie, czym jest dla mnie malarstwo? To jest na pewno sposób na życie, to jest też jakby moja praca. Czasami bywają trudne chwile, bo są trudne chwile, bo są trudne rzeczy, nie wiem jak to namalować, nie wiem jak to zrobić, jak to zaprojektować, a co stworzyć tym razem, żeby może stworzyć coś nowego. To jest takie. Ale masz tą radość w sobie cały życie. Czas. No jest, bo jakby nie było, to bym tego nie robił. Ja muszę, ja najpierw, właśnie to jest, jak siadamy z klientem, mówię teraz przy zleceniu, ja mówię do niego zawsze pierwsze, że muszę to chcieć zrobić, a później dopiero będziemy rozmawiać o pieniądzach, bo nie przyjmuję wszystkich zleceń. Przyjmuję zlecenia te, które czuję, że mogą być fajne, można je fajnie zrobić, a później będziemy się zastanawiać, czy mamy na to pieniądze i dlaczego tak dużo to kosztuje. A skoro już nawiązałeś do tego serialu na węgierskiej, no to dla mnie osobiście, jak obserwuję, bo śledzę sobie wszystkie te Twoje prace, no to jest to taki bardzo artystyczny wyraz siebie i coś, przez co zwracasz uwagę na pewne tematy. Czy właśnie chcesz z tym serialem na węgierskiej oddziaływać tak refleksyjnie na odbiorców? To jest bardzo, bardzo osobisty projekt. Właściwie ja przelewam to, co dostrzegam. To, co rozmawiam z ludźmi. Na przykład, nie wiem, ostatnio dziewczyna do mnie napisała, Marysia, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli ogląda, że chciałaby zwrócić uwagę na problem depresji wśród młodzieży, który prowadzi bardzo często, coraz częściej do samobójstw. Z racji tego, że 10 września właśnie jest dniem, międzynarodowym dniem zwalczania samobójstw i napisała do mnie takie świadectwo, że jakby sama z tym próbuje walczyć i że to jest ważny temat, więc jakby nie mogę zlekceważyć takich rozmów, takich tematów i podjąłem się tego trudnego dla mnie tematu, bo myślę, że każdy z nas, bez względu czy masz 10 lat, 20, 80, każdy ma trochę gorsze dni, trochę lepsze i właśnie te gorsze dni mogą skutkować jakimś dramatem, nie? I warto o tym mówić i zrobiłem mural, w którym jakby chciałem zaznaczyć, że zawsze jest rozwiązanie, zawsze jest rozwiązanie, że nie sięgajmy, bo to jest najłatwiej sięgnąć po to najgorsze i wtedy zostawiamy coś złego i lepiej po prostu wyjść piętro wyżej, w sensie takim pozytywnym, że no, zróbmy coś, zróbmy, wstańmy, zawsze jest to rozwiązanie. I tak zrobiliśmy. Marysia, nagraliśmy takie krótkie wideo. Marysia przedstawiła też jakby swoje świadectwo w tym, że też z tym walczy. Właśnie to jest fajne, że odważyła się opowiedzieć o tym, bo wtedy możemy się utożsamić z nią, nie? Że ja też tak mam. Mhm. I tak się właśnie stało. Wiele osób napisało mi w prywatnej wiadomości, zarówno Marysi też napisało, że dziękuję jej za ten film, za ten mural. I są też murale, które rozbawiają.
po prostu mają sprawić uśmiech na twarzy, nie? Na, nie wiem, namalowałem Jasia Fasolę, który... Pamiętam. Który po prostu... Tam nie było większego przekazu, tam widz miał się uśmiechnąć. Niekiedy są po prostu jakieś moje przemyślenia, są nawiązania do konkretnego dnia, że właśnie jest jakiś dzień, nie wiem, na przykład był Światowy Dzień Pielęgniarek, tak? I zrobiłem w podziękowaniu dla naszych sióstr pielęgniarek mural, który po prostu chciałem im podziękować, bo spędziłem czas w szpitalu, miałem opiekę i dzięki nim czułem się tam lepiej, nie? Czyli twoje murale de facto stają się taką kampanią społeczną. No tak. Na ważne tematy. Wiesz, no, to, ja, to co ja zauważam, to co według mnie jest czasami trudnym tematem, a warto o tym porozmawiać, tematem tabu nawet niekiedy, albo po prostu rozbawić mojego widza, nie? No to są różne, ale w tym wszystkim tak naprawdę to jest jakby, wiesz... To jest moja taka osobista, bardzo osobista walka, nie wiem, może nie walka, nie, to nie jest dobre słowo, twórczość na ścianie, nie? Że ja na przykład jak realizuję bardzo duży projekt, maluję mural, nie wiem, powiedzmy na 10 metrów do góry, czyli 10 na 10 to mamy 100 metrów kwadratowych, jest bardzo skomplikowany, pracuję nad nim, nie wiem, kilka tygodni, to ja wtedy... Zamiast iść odpocząć, ktoś by pomyślał, a to trzeba iść sobie popływać albo, nie wiem, położyć się na leżaku, to ja wtedy biorę właśnie farby i idę malować pod most, żeby sobie odpocząć. Jesteś częścią, już malując te właśnie swoje murale, mając to stałe miejsce, tak jak serial na Węgierskiej w Nowym Sączu, jesteś częścią jakby tej przestrzeni publicznej i powiedz mi, jak z twojej perspektywy ty to dostrzegasz, czy wszystkie miejsca należy dotykać tą farbą, czy jak z perspektywy czasu, swoich doświadczeń to widzisz? Wiesz co, właśnie tak sobie ostatnio pomyślałem, że jeśli ja zrobiłem 184 odcinki mojego serialu na Węgierskiej, czyli 184 murale namalowałem, i wyobraź, bo jestem osobą aktywną i teraz jak ja bym 184 murale namalował w Nowym Sączu, no może by to wyglądało fajnie, ale dla mnie na pewno nie, bo byłoby ich po prostu wszędzie. Wyobraźcie sobie miasto, mimo że byłyby nieduże. Piękne i naprawdę... No, każdy starannie, staram się każdy wykonać w miarę dobrze, chociaż to są raczej takie szybkie prace, ale staram się je... w miarę możliwie wykonać, przynajmniej estetycznie, tak? I teraz jakby było ich 180, nie wiem, nie wiem, czy by to wyglądało fajnie. Może jakby była, wiesz, jedna ściana taka długa i jedziesz sobie rowerem i jest pewna historia, no to by było to na pewno coś ciekawego, ale w mieście rozsypane myślę, że mogłoby być, nie? Ważne jest kontekst muralu do miejsca i ja staram się, tworząc nowy mural w nowym miejscu, czy to jest w Nowym Sączu, czy w Jarosławiu, czy nie wiem, w Grodzisku, czy gdziekolwiek, zawsze staram się brać ten kontekst, co to jest za budynek, co jest dookoła, co tam będzie, o czym to opowie. Na przykład ostatnio malowałem mural bardzo trudny, temat Matka Sybiraczka. Mural musi opowiedzieć coś bardzo okropnego. Bardzo okropnego, o wywózka ludzi w 1940 roku. Luty wywożą w okropnych warunkach ludzi na Syberię. I opowiedzieć coś strasznego na muralu, ale teraz uwaga, mural znajduje się na osiedlu, czyli mamy mieszkańców, którzy będą obserwować ten mural. Mamy szkołę, gdzie codziennie dzieciaki przychodzą, bawią się tam, spędzają czas. Teraz musimy opowiedzieć coś bardzo okropnego w miejscu, w którym przebywasz. I chodzi o to, żeby pokazać... I żeby ludzie to zrozumieli. Zrozumieli, tak? Ale żeby z tym na co dzień nie żyli, no bo żyj sobie z czymś, wiesz, z czymś smutnym, z czymś mocnym. Więc ja jakby przyjąłem taką taktykę trochę i trochę mi tutaj parę osób zarzuciło, ale trochę o to chodziło, że ja przyjąłem, że jak popatrzysz na ten obraz, to jest piękna sielanka. Jest trochę taki ładny obraz. Bo dopiero jak podejdziesz z bliska, przynajmniej takie jest moje jakby założenie, tak mi się wydaje, że tak jest. Może jak ty zobaczysz, być może inaczej to odbierzesz, ale moim założeniem było takie, żeby ten obraz był piękny, dopiero w momencie, kiedy staniesz tam, chwilę popatrzysz na niego, aha, i jakby powinien cię wtedy dobijać coraz mocniej, w sensie, że taki jest wrażliwy, tak mi się wydaje, bo tam są takie małe detale,
o których chciałem jakby poprzez właśnie ten mural powiedzieć. Tam choćby dziewczynka jest, mama przytula dziewczynkę i chłopczyka, ta dziewczynka trzyma malutką kromeczkę chleba i ta właśnie kromka mała chleba jest takim spójnikiem. Są tam napisy, które stworzone zostały. Właśnie to jest ciekawe, jak powstawał ten mural, bo ten mural powstawał z gronem pedagogicznym. Tam brał udział dyrektor, pan konserwator, panie, które sprzątają, nauczyciele, uczniowie. Każdy, kto przyszedł, tam mógł pomalować i tak naprawdę ja przy tym muralu bardzo mało malowałem. Ja byłem takim, można powiedzieć, jak mamy wielką orkiestrę, to takim trochę dyrygentem, ale nie do końca. Ponieważ dawałem trochę tej wolności tam tym artystom, którzy tworzyli, młodym ludziom, którzy niektórzy byli po raz pierwsi. I chodziło o to, żebyśmy stworzyli coś pięknego, ale jednocześnie opowiedzieć o tym okropieństwie, które to tam się wydarzyło. Nie? I to był jeden z takich naprawdę trudniejszych projektów, bo musisz właśnie ten kontekst miejsca, w którym to się dzieje. Nie? Czujesz za niego też odpowiedzialność. No tak, nie? I bardzo często w takim graffiti, jakby twórcy nie biorą pod uwagę miejsca, nie? I tu jest największy problem, bo jeśli jest czegoś dużo i nie jest przemyślane, to źle to wygląda, nie? No ale ty jesteś też zżyty z tym miejscem, o którym mówisz, więc też inaczej na to patrzysz z punktu widzenia mieszkańca, który tam będzie, a inne osoby przyjeżdżają, zrobią swój projekt i nie ma ich, tak? Także to też jest istotne. No ja staram się zawsze, jak tworzę jakieś duże realizacje, bo to przy dużych realizacjach, przy dużych muralach, bo jak są jakieś tam małe ścianki, to wiadomo, one są chwilowo, znikają, ale duża realizacja ma ogromną siłę i no trzeba zrobić tą wizję lokalną, zastanowić jak to kolory. Czasami celowo się stosuje taką burzę kolorów, żeby ona też zadziałała, nie? Żeby w miejscu, gdzie jest szaro i buro, dajmy trochę tego koloru. No tylko to trzeba rozważyć, nie? No. A na koniec naszej rozmowy powiedz, jak myślisz pinczów, to co byś dzisiaj namalował? Znaczy, wiesz, co bym namalował? Z pinczowem to już do końca życia będą mi się sowy kojarzyć, już nic innego. I to właśnie, że ten pierwszy mural, zawsze pierwszy mural w każdym miejscu jest pierwszy. I to, że miałem właśnie tutaj wystawę pięć sów, ta wystawa, no to są takie ważne rzeczy, chwile, które wpływają na emocje. No pięć sów. Pięć sów. No to liczymy, że jeszcze wrócisz do Pińczowa i no nie jeden mural z Twoim udziałem i z udziałem tych osób zaangażowanych, bo to jest dla Ciebie też ważne i dla nas ważne. Może z Karo. Z żoną, tak, powstanie. Także dziękujemy Ci za dzisiaj, za fantastyczne warsztaty. No i za to, co zostawiasz po sobie, ten piękny, artystyczny ślad. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję za zaproszenie. To nie ma problemu. Zapraszam do obejrzenia moich prac na Facebooku, YouTubie, stronie, śledzenia i oglądania. Dziękujemy. Dziękuję.